Zgodnie ze strategią myślimy o trzech kierunkach rozwoju. Pierwszy to więcej produktów wysokomarżowych i tu myślimy o kompleksie olefinowym poszerzonym o ETB. Drugim tematem są benzyny, benzyna surowa jako paliwo. Potem mamy grupę czy też wielki projekt, wielką myśl na temat baz olejowych drugiej, trzeciej grupy i ostatecznie elektrociepłownie. Spośród nich będziemy wybierać jeden lub więcej, które będziemy budowali w ramach naszej rafinerii, w ramach wydłużenia naszego łańcucha wartości. Będziemy je wybierali na podstawie efektów ekonomicznych, ale też naszej zdolności do ich wdrożenia i połączenia z naszymi obecnymi instalacjami. Także poszukujemy efektywnych ekonomicznie projektów. Natomiast to 3,3 miliarda capexu, które zostało zaplanowane na 19 i później, będzie również dysponowane pomiędzy segmentem wydobywczym, produkcyjnym i handlowym. Życzyłbym sobie rafinerii, która jest wystarczająco kompleksowa, tak aby nie zagrażała nam konkurencja. Chciałbym być wysokomarżową rafinerią, która jednak zaczyna poruszać się coraz dynamiczniej na nowych rynkach, nowych produktów, nie tylko paliwa, ale szersza oferta produktowa. Mówimy tu o produktach chemicznych, produktach olejowych.